Doszło do bezmyślnej kradzieży, która zakończyła się dewastacją pasieki i zniszczeniem uli, pszczół. To była straszna tragedia dla człowieka, dla właściciela pasieki, starszej osoby, która prawdopodobnie już nigdy tego nie odbuduje. Dwóch młodych mężczyzn odpowiedzialnych jest za tragedię, do której doszło w okolicach Pasiecznika. Z przyczepy podpiętej do ich samochodu pospadały ule z rodzinami pszczelimi. Ule były rozwleczone na odległości 8 km. Podczas ucieczki złodzieje urwali oś od przyczepy i ule zaczęły się wysypywać na jezdnię. Pszczoły, które wydostały się z uli, pożądliły turystów na Zaporze Pilchowickiej. Powodując ogromne zagrożenie w ruchu drogowym, złodzieje nadal kontynuowali ucieczkę. Dopiero jak pękła druga opona, zdecydowali się porzucić przyczepę. I tutaj mamy taki ogromny żal do tych osób, że podczas kiedy zaobserwowali, że te ule spadają, to wszystko się rozsypuje, nie porzucili tej przyczepy na środku drogi, wtedy te pszczoły dałoby się uratować. A tak to one po prostu zostały zabite. Ci młodzi ludzie tak naprawdę kierowali się tylko zyskiem. Dla nich się liczyło szybki zarobek, nie wiem, czy to chodziło o same pszczoły, czy też o przyczepę, na której te pszczoły się znajdowały. Nie myśleli, że na tej przyczepie są żywe organizmy, że swoim postępowaniem zagrażają innym osobom i samym pszczołom, tak? Niestety nie jest to odosobniony przypadek. Już wcześniej dochodziło do kradzieży uli. Miejmy nadzieję, że uda się również ustalić osoby, które dokonały wcześniejszych kradzieży. Miejmy nadzieję, że jest to ostatni przypadek taki w tym okresie i to się nie powtórzy. Na miejscu interweniowała straż pożarna oraz policja. Sprawcy zostali ujęci przez funkcjonariuszy z Łówka Śląskiego.